Ofiarami byli mężczyźni w wieku około 30 lat. Do wybuchu doszło podczas otwierania drzwi domu. Zdaniem policji najprawdopodobniej był to ładunek wybuchowy, mówi aspirant Tomasz Grzalewski z Komendy Stołecznej. Wiem, że pożar został ugaszony przez straż pożarną. W dalszym ciągu są prowadzone działania policji w celu m.in. sprawdzenia, czy gdzieś w pobliżu nie ma drugiego. Thank you.
Zwyczaj łagodzi obyczaje, lecz ja nie widzę tego tutaj. Dużych podziałów pełno koło, które pogłębiasz myśląc o tym, o tym, o tym. Wszystko powiem, co myślę, gdyż już mam dość tego zadęcia. Jesteście całości sami w sobie, oprawieni w ramki i niedostępni.
czas, by zostać tam, gdzie to za blat. I cieszyć się, radość wysoka, i żyć tak żyć, żyć tak wysoka. I cieszyć się, radość wysoka, i żyć tak żyć, żyć tak bez końca. $15 za orłe pióra, nawet jeśli nie ma na już trzeci obiad.
przeciwdziałanie to być możliwe na lepsze. Wszystko się robi, ale nie konkurować otwarcie ze swym druchem, po to, aby siebie wywyższyć, a jego upokorzyć. Wyciganie to mieć znamie jednego alkoholika w rodzinie. Wyciganie to mieć wokół siebie znamie tuzi misjonarzy różnych wyznań, którzy próbują zbawić swoją pokarmą duszę. Jeśli się ją ma, co najmniej dwa razy w miesiącu, bo tak robi wielu twoich przyjaciół i krewnych. Wycienienie to żyć na kredyt po ukończeniu 44 roku życia. Wycienienie to wierzyć w szary bieg i pewający wąż, to o wiele piękniejsze imiona niż śpisz, ciąg, grąg czy kąsko.
Hello.